Znajdujemy się w Krzyżnicach, rozmawiam z Ireną Romanowską, pełnomocnikiem rolników, producentów ogórka gruntowego. Dla mnie dużym zaskoczeniem jest ogromna ilość osób, która tu dzisiaj była na spotkaniu. Czy rzeczywiście ten problem dotyka tak dużej grupy rolników? Proszę Pana, na spotkaniu w Hotlu Czerwonym 3 tygodnie temu było prawie 600 osób. Bo ja przez ostatni tydzień u siebie w domu przyjęłam prawie 400 dokumentów, które rolnicy do mnie, kiedy dowiedzieli się, że jest taka akcja, przynosili do mnie do domu. Czyli ma to charakter masowy? To ma charakter masowy, dlatego że afera ogórkowa, którą tak nazywamy od 2011 roku, ma rzeczywiście w województwie świętokrzyskim charakter masowy. Dlaczego się tym zajmuję? Zajęłam się tą sprawą, nie ukrywam, przed wyborami parlamentarnymi. I kiedy skończyły się wybory i kiedy ta sprawa zaczęła wycichać i nikt się tą sprawą nie zajął, przyszła do mnie grupa rolników i powiedziała mi tak. Przed wyborami była Pani z nami, natomiast teraz co? Zostawi nas Pani? Dzisiaj padły o tyle ważne informacje, że po raporcie NIK-u mamy prawo domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. Dlatego, że wyraźne zarzuty, które są w raporcie NIK-u, dają nam możliwości wystąpienia o roszczenia do państwa polskiego. Widziałem, że Państwo przygotowaliście dokumenty dla rolników. Jakiego typu dokumenty? Ten dokument jeden to jest właśnie informacja, ankieta informacyjna dla nas, jaka jest skala problemu, dlatego że przygotowujemy się do pozwu zbiorowego. A drugi dokument to jest doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Agencję Rynku Rolnego i ten dokument sporządzony jest na bazie pozwu zbiorowego. Czy rolnicy powinni się obawiać, mogą się obawiać składania takich dokumentów? Proszę Pana, ja staram się, myślę, że nie. Dlatego, że każdy, kto podpisuje doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jeżeli czuje, że został poszkodowany, jeżeli został niewłaściwie poinformowany, bądź nie został w ogóle poinformowany, to powinien taki dokument... Pan reprezentował rolników, o których Pani mówi, a których Pani w tej chwili reprezentuje jako prawnik? Myślę, w tej chwili chciałam zaapelować do wszystkich rolników, aby na dzień dzisiejszy nie wiązali się z żadną kancelarią prawną, nie podpisywali żadnych dokumentów i nie płacili nikomu żadnych pieniędzy. Dlatego, że pojawi się na naszym terenie szereg różnych kancelarii prawnych, może pseudokancelarii, którzy będą oferować ludziom różne dokumenty. W związku z tym proszę, aby jeszcze tego nie czynić, dlatego że pewne procedury do pozwu zbiorowego muszą być spełnione. Więc na dzień dzisiejszy jeszcze jest za wcześnie, a poza tym, kto będzie rolników reprezentował? Ja i grupa moich kolegów będziemy negocjować z kancelariami prawnymi, z poważnymi kancelariami prawnymi, które zajmują się dużymi sprawami, sprawami konsorcjów różnych, aby takie sprawy wzięły. I na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, jaka kancelaria, bo jeszcze mamy czas. Czy Pani ma świadomość, że będzie to trwało, ta procedura jednak będzie przebiegnie w dość długim czasie? Procedura będzie przebiegać dość długo ze względu na skalę problemu i ilość osób, które trzeba przesłuchać w prokuraturze i później w sądzie. Natomiast mam taki optymizm w tej sprawie, dlatego że pozew zbiorowy, który był w 2010 roku złożony przez Powodzian w Sandomierzu, został już wygrany. Chcę powiedzieć jednoznacznie, to co powiedziałem na spotkaniu. Nie ma możliwości składania ponownych wniosków. I rolnicy to muszą zrozumieć, że etap wniosku skończy się 11 lipca 2011. Rolnicy do mnie zgłaszali się, składali oświadczenia, ustne oświadczenia na piśmie, że przychodzili funkcjonariusze Ministerstwa Rolnictwa i informowali ich, że za ogórki gruntowe nie należy się Wam odszkodowanie. Jeżeli nie poinformowano ich, że się należą odszkodowania, poinformowano wręcz, że się nie należą, to za konsekwencje niezłożenia wniosków i niewypłacenia odszkodowań, które by się należały, ponosi winę ten podmiot, który rolników wprowadził w błąd. W sprawie powinno się toczyć w tej chwili postępowanie w trzech kierunkach. Wiem, wiadomo mi jest, że postępowanie prowadzi prokuratura w Kielcach. Jeżeli
ich zdaniem nastąpiło nadużycie prawa, dlatego było przestępstwo, powinni takie wnioski do prokuratury złożyć, żeby raz tę sprawę zakończyć. To jest pierwszy etap. Drugi etap, myślę, że w państwie polskim, w państwie prawnym, w państwie, w którym wszystkie władze, wszystkie urzędy powołują się na to, że procedury prawne są przestrzegane, minister rolnictwa powinien głos rolników rozważyć, powinien tego głosu wysłuchać. I dlatego myślę, że jeżeli okoliczność ten minister rolnictwa zbada, to dojdzie do wniosków, iż dalsze procedury są w tej sprawie zbędne. I odszkodowania takie w formie z rolnikami uzgodnionej przyzna, ale nie ze środków innych odszkodowawczych za bakterie E. coli, tylko ze środków własnych. Pytanie, skąd je weźmie, to nie jest moje pytanie do mnie adresowane, to jest pytanie, które minister sam sobie na to odpowiedzieć pytanie. Jest kolejna sprawa. Czy ta sprawa nie była ministrowi znana? Znana była ministrowi, znam materiały z posiedzeń Sejmu, znam interpelacje, gdzie minister zdecydowanie odpowiadał, że nieprawdą jest, jakoby rolnicy byli wprowadzeni w błąd przez pracowników agencji, że na... Ale minister tych odpowiedzi udzielił, nie konfrontując tego stanu faktycznego z rolnikami, nie rozmawiał z nimi, tak mi powiedziano. Skoro nie rozmawia, skoro nie zna stanowiska rolników, a zna tylko stanowisko urzędników, którzy bronią swoich interesów, przerzucając winę na rolników, to jeżeli minister te sprawy zbada, to sądzę, że stanowisko zmieni. Tym bardziej, że jest to polski minister, na pewno sprawdzony minister z partii, która reprezentuje interesy również rolników, z PSL. Jestem dobrej myśli, że taka procedura zakończy się dla rolników powodzeniem. Jeżeli te dwie procedury, procedura postępowania prokuratorskiego, procedura związana z wnioskiem do ministra o rozważenie wypłaty odszkodowań rolnikom skrzywdzonym przez służby rolne, nie przyniesie satysfakcji rolnikom, to wówczas pozostaje rolnikom droga ostateczna, droga żmudna dla rolników, droga, która będzie z pewnością dla nich i kosztowna na pewnym etapie postępowania, a mianowicie wniesienie do sądu pozwu o odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa. Szczegóły tego pozwu, czy to ma być pozew zbiorowy, czy indywidualny, kto ma być osobą pozwaną, to jest sprawa już do ustaleń adwokata prowadzącego tę sprawę. Rolnicy nie mają się czego obawiać, składając pozwy przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowania za nieuzyskane odszkodowania za ogórki z winy z pracowników rolnictwa. Dlatego, że ich roszczenie jest zasadne. Ich roszczenie jest zasadne. Oczywiście mówię o tych sprawach, gdzie rolnicy stwierdzają kategorycznie, że zostali okłamani przez pracowników agencji, że za ogórki nie należy się odszkodować. Dlatego nie złożyli wniosków. Po drugie, nie muszą się rolnicy obawiać, że koszty postępowania będą nadmierne, czy wysokie, czy jakieś niebotyczne. Te koszty są określone w ustawie. Jeżeli chodzi o koszty sądowe, sąd te koszty może miarkować, może zwolnić całą grupę, gdyby to był pozew zbiorowy rolników, od kosztów w części, ale może również poszczególnych rolników zwolnić od całości kosztów. Gdy w innym postępowaniu. Także tutaj też nie muszą obawiać. A poza tym jest argument trzeci, który muszą rolnicy też uwzględnić w swoich kalkulacjach, że w wypadku wygranej sprawy, to te koszty będą im zwrócone od osoby przegrywającej, czyli Skarbu Państwa.